chodzi? Proszę Państwa, zrobiono dziwną wojnę z Polską na temat samowystarczalności żywieniowej. Jeszcze do lat 80. Polska była samowystarczalna żywnościowo. Produkcja czody chlewnej to było około 21 milionów sztuk, a obecnie dzięki radosnej twórczości poszczególnych ministrów w ciągu ostatnich powiedzmy 30 lat, spadła do około 6 milionów sztuk. Mało tego. Zaczęto masowo mordować dziki pod pretekstem walki z afrykańskim pomorem świn. Opisałem to wielokrotnie. Historia tej zakażenia czy tej choroby jest bardzo dziwna, bo rzekomo ją wykryto w Afryce. Po tam 20 czy 30 latach pojawiła się w Hiszpanii. Potem, bez żadnego śladu epidemiologicznego, pojawiła się w Gruzji, i w ostatnich 10 latach pojawiła się w Rosji. Jaki szlak epidemiologiczny i dlaczego po drodze nikt nie zachorował? Nikt o tym nie wie. Do Polski przyleciała w czarnych, nieoznakowanych helikoptera, bo ludzie to widzieli. Te wszystkie bajki że przypadkowo, czy tam celowo jakiś weterynarz rozpoznał, czy lekarz weterynarii rozpoznał yy, na drodze, no to jest bzdura do kwadratu. Żadne chore zwierzę nie idzie na plac i nie zdycha. Jak czuje, że jest coś nie tak, to idzie zakopać się gdzieś tam w krzaki, w jakieś haszcze i tam znika. W Polsce odkryto to na początku lutego chyba 2014, roku gdzieś tam koło Buga po drugiej stronie granicy, czyli naszej. Absolutnie niemożliwe jest, żeby jakakolwiek pani z Sanepidu zimą wybierała się na wycieczkę do lasu i oczywiście akurat przed nią ten dzik tam zdechły leżał. A ona była na tyle inteligentna, że pobrała próbki do badania. Nie mówiąc o tym, że w tym czasie jeszcze ta metoda Diagnozowania praktycznie nie była wdrożona. Więc to jest po prostu typowy humbug. Że to jest czysta operacja ekonomiczna wojny biologicznej z danym krajem, świadczy fakt, że na konferencji w Moskwie dwa tygodnie wcześniej Duńczycy już wiedzieli, że w Polsce jest afrykański pomór świń. Skąd Ci Duńczycy wiedzieli dwa tygodnie wcześniej niż Polacy, trudno to zauważyć. Trudno to zinterpretować. Fakt pozostaje faktem. Jeżeli oni o tym wiedzieli, to znaczy, że musieli coś, jakąś informację dostać. A kto jest największym producentem trzody chlewnej w Europie? No właśnie Dania, Niemcy. Po drugiej stronie Odry w NRD byłym wybudowano olbrzymie tuczarnie, gdzie polscy robotnicy obsługują te chlewnie. Świnia ma to do siebie, że dłużej jak rok w najlepszych warunkach nie ma sensu jej utrzymywać, bo przerasta tłuszczem i jest coraz tańsza. Innymi słowy, nawet w tych bardzo dobrych tuczarniach, gdzie prosiaka świnia się robi w ciągu 6-7 miesięcy, to nie mogą tego trzymać do 12 czy 15 miesięcy, bo będą musieli dokładać. Czyli trzeba się pozbyć towaru. No trzeba po prostu tą świnię zaszlachtować. No dobrze, ale jeżeli nie znajdziemy rynku zbytu, nie sprzedamy, to ponosimy straty. To jak zrobić, żebyśmy zarabiali? No trzeba najbliższe sąsiednie kraje pozbawić własnego yy, dowozu mięsa. I to zaczęto robić przy pomocy polskiego ministerstwa rolnictwa jak również przy pomocy głównego inspektora sanitarnego bo zamiast wprowadzić kwarantannę i oddzielić te tereny to zaczęto zupełnie z drugiej strony działania czyli mordowanie warchlaków i dzików udowodniono ponad wszelką wątpliwość że to nie jest tak że dzik Pada do tuczarni, takiej chlewni przemysłowej, i tam przez kontakt buźka-buźka zaraża te świnie w tej, w tej wzorcowej tuczarni. To jest po prostu bzdura. Z kolei przeniesienie od tego dzika do jakiegokolwiek siedliska ludzkiego też jest mało prawdopodobne, dlatego że w zimie szczególnie tropę dzika widać z daleka i nikt się bezpośrednio nie będzie narażał, żeby gdzieś za tym dzikiem chodzić. Jeżeli jest polowanie, to jest polowanie, to się strzela mimo wszystko z daleka. Poza tym najczęściej myśliwi nie posiadają własnych tuczarni. Więc to jest znowu bzdura. Dlaczego więc ministerstwo zamiast przetwarzać te padłe świnie, utylizuje je, czyli pali, zatapia czy wapnem, czy coś takiego. Przecież nie ma żadnego dowodu do tej pory, że takie mięso jest niejadalne. Już wystarczy temperatura 70-75 stopni, czyli nawet temperatura goto 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 gotowania, żeby tego wirusa unieczynnić. Innymi słowy, jeżeli jest gdzieś jakaś chora sztuka, no to wystarczy ją zabić, normalnie roz, dokonać rozbioru i to mięso przeznaczyć do na przykład y, puszek, gdzie jest odpowiednia y, preparatyka, która by pozwoliła te wszystkie wirusy pozabijać. Innymi słowy, nie musimy wcale ich spalić, czy Utylizować, tylko możemy spokojnie takie mięso zjadać. No tak, ale gdybyśmy to mięso zjadali, to niestety te sąsiednie kraje nasze nie zarobiłyby na tym, sprzedając nam swoje produkty. Proszę zauważyć, że są dwie normy zawsze jakościowe: jedna to jest w danym kraju, a druga to jest na eksport. Unia Europejska pozwala każdym kraju mieć własne normy. Tylko w Polsce, jako kolonii, to jest niemożliwe i musimy dostosować się do norm unijnych. Skutki tego są takie, że co prawda dostajemy z Unii yy, mięso bez afrykańskiego pomoru świń, ale za to na faszerowane różnego rodzaju chemikaliami, pestycydami, herbicydami itd., antybiotykami. Nie ma żadnych badań przeprowadzonych w Polsce przez lekarza, weterynarii i, i całe to yy, społeczeństwo, które by podało, jakie zawartości związków toksycznych znajdują się w miejscu importowanym z Niemiec czy z Danii, jest to dziwnym, dziwnym trafem pomijane. No i teraz mamy problem od chyba dwóch czy trzech tygodni nagle rozpętały te polskojęzyczne gazety niemieckich właścicieli informacje o tym, że rzekomo polskie mięso gdzieś tam skądś wzięte jest złe, zatrute, bo posiada więcej antybiotyków niż wymagane, niż normy. Dla każdego, no licealisty, już nie mówię o wyższym wykształceniu biologicznym czy, czy weterynaryjnym, jest jasne, że krowa waży co najmniej te 300-400, a może nawet więcej kilogramów. No to proszę mi powiedzieć, jak w hurtowni, w której znajduje się kilka ton czy kilkadziesiąt ton mięsa, czyli kilkadziesiąt tysięcy kilogramów mięsa, ten weterynarz znalazł te kilkanaście kilogramów rzekomo z Polski mięsa, które było skażone. Proszę to sobie wyobrazić. Mamy krowę, dokonujemy jej rozbioru i potem tak, 5 kg idzie do Francji, 5 kg idzie do Włoch, 5 kg idzie do Słowacji, czy tam gdzieś indziej. Przecież to jest bzdura. Jeżeli dokonuje się uboju, to nie jedna krowa, ale co najmniej 20-30 krów wkłada się na, do tira i to się wozi razem. To jak w tych. 2-3 tysiącach kilogramów on znalazł te 5 kilogramów skażonego mięsa. To jest niemożliwe fizycznie do wykonania. Jeżeli jakikolwiek handlarz z Francji, czy z y, Niemiec, czy z Włoch przyjeżdża do Polski, to nie bierze 5 kilogramów z każdej krowy, tylko bierze całą krowę, bo to się liczy na sztuki. Jeżeli bierze całą krowę, to dlaczego? 5 kg tej krowy było skażone, a te 300 pozostałych kilogramów było dobre. To jest fizycznie niemożliwe. W związku z powyższym cała ta afera rzekomym skażeniem polskiego mięsa polskich krów jest literacką fikcją mającą zmniejszyć dochodowość polskich gospodarstw. Jeżeli już teraz mówi się, że straciliśmy na tym 600 milionów no to proszę zauważyć, kto stracił? Ci hodowcy, którzy dbali o krowy i je przesyłali. Oczywiście, możliwe, że jedna czy druga krowa zdarzyła się, że była e, niewłaściwie przygotowana, czyli była chora. Ale wersja, którą nam polskojęzyczne media prezentują, tych niemieckich właścicieli, jest absolutnie fikcyjną wersją. Nie ma możliwości, żeby z jakiejkolwiek ubojni, a tych ubojni zanotowano tam kilka w Polsce rzekomo, które produkują mięso chorych krów, żeby dokonano takiego wybiórczego podziału, że na przykład pośladki czy, czy polędwita z tej krowy, to akurat była skażona. Czyli te 5 kg czy tam 30 kg, a te pozostałe 250 czy 300 kg było zdrowe. Albo cała krowa jest chora, albo nie jest zdrowa. Nie ma także jeden fragment kilkunastokilogramowy jest chory. I nie ma znowuż takiej możliwości, żeby ten akurat fragment został oddzielony od całej krowy i trafił do na przykład yy, hurtowni w Niemczech czy, czy Francji. Jeżeli krowa ma, jak mówiłem, te 400, 300, 400 kg masy, to nie ma żadnej możliwości, żeby dokonano podziału na odcinki, na masy takie 20-30 kg i rozwieziono je po całej Europie. A w żadnym z tych państw nie znaleziono ilości rzekomo skażonego mięsa. Wielkości jednej krowy. Jeżeli dodamy to, co prasa podała, to może pół krowy uda się z tego zbudować. Więc po prostu minister rolnictwa, idąc na pasku City of London Corporation, czy jakiejś tam innej filii tego, tego państwa, pozbawia Polskę normalnego dochodu z ciężkiej pracy rolników. I to jest bezdyskusyjne. To jest pierwsza sprawa. To samo dotyczy wybicia tych 200 czy 250 tysięcy sztuk dzików. Dzik popełnia, spełnia bardzo pozytywną rolę w lesie. Już nie mówię o tym, że ryjąc nosem spulchnia glebę i wprowadza więcej tlenu, a tym samym y, niszczy y, złe bakterie itd. Tak Ale jego mięso przetworzone nadaje się do spożycia. Mięso dzika jest znacznie droższe niż mięso świni. To dlaczego tej 200 tysięcy sztuk razy 80 kg średnio nie, jest, nie znajduje się w sprzedaży? Nie ma wytłumaczenia. To nie jest żadna nowość. Minister rolnictwa w ten sam sposób w 2007 roku niszczył polskie fermy. Znaleziono dwa łabędzie na wyspie Kotorunia i stwierdzono, że to jest ptasia grypa. Bzdurne tłumaczenie, że komo ptaki przywiozły to skąsi w zimie, kiedy wiadomo, że w zimie nie ma żadnych lotów ptaków, nie zasługuje nawet na rozważanie. Widać, że to ktoś wprowadził w tych polskojęzycznych gazetach niemieckich właścicieli, kto zupełnie w innym klimacie był wychowywany. Proszę zauważyć, że Ptasia Grypa była tylko i wyłącznie w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Typu najpierw Toruń Warszawa, potem Szczecin, bo niby jak w połowie grudnia te ptaki z Torunia miały dolecieć do Szczecina. No ale Szczecin to jest tam prawie pół miliona ludzi, a zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Kurczak jest najtańszym mięsem, no i nie zabrakło, w wszystkich sklepach było go pełno. Potem Wrocław to samo, olbrzymia aglomeracja, a wybito tam kilka set y, tysięcy czy nawet milionów kurczaków. No i teraz proszę się zastanowić. Wybito polskie fermy. Odrodzenie takiej fermy to jest co najmniej 5 lat albo więcej. Ale na stołach. Boże Narodzenie nie zabrakło kurczaków. W wszystkich yy, supermarketach mięso z kurczaków znajdowało się w sprzedaży ciągłej. To znaczy, że ktoś musiał dużo wcześniej to zaplanować, że na granicy polskiej z jednej czy drugiej stały już gotowe tiry z kurczakami. Największym producentem kurczaków dla Europy jest Izrael, bo tam nie obowiązują żadne normy ani y, dotyczące karmienia, ani klatek, ani czegoś innego. W ten sposób zlikwidowano polskie, polski drób z rynków Europy i zmuszono nas do brania drobiu z innych krajów, który znowuż nie jest przebadany. Pomimo że zarówno Sanepit, jak główny inspektor sanitarny, jak i główny lekarz weterynarii są organami opłacanymi przez podatnika, wyniki ich kontroli nigdzie nie są publikowane. Dlaczego? Od razu widać, że to są jednostki administracyjne nie podlegające państwu polskiemu, tylko jakimś tworom innym. No bo gdyby było to tak, jak się mówi. Podlegające państwu polskiemu, no to polski obywatel, który opłaca te instytucje, powinien znać wyniki ich pracy. A u nas nawet takiej głupiej rzeczy nie publikuje się, jak dokonana na początku lat 90. kontrola zakładów radiologicznych, gdzie 70% czy nawet więcej aparatów było delikatnie mówiąc zdezelowanych, nie opublikowano tych danych. No to komu służą te? Instytucje, dlaczego społeczeństwo ma utrzymywać coś, co jest tylko okradaniem jego, nikt na to pytanie nie chce odpowiedzieć. Czyli innymi słowy, zarówno afera z Ptasią Grypą, a może podam tylko, dlaczego zginęły akurat dwa łabędzie, a nie wróble. Przecież wróbel jest znacznie mniejszym ptaszkiem i gdyby to rzeczywiście była jakaś wirusowa choroba ptactwa, to najpierw by ginęły te malutkie ptaszki, a nie duże. No dobrze, ale czy Państwo się zastanowiliście, ile trzeba wysiłku, żeby złapać takiego wróbla, wszyknąć mu wirusa i żeby ten ptaszek jeszcze potem żył, żeby ten wirus zdążył tam się roznożyć, A łabędzia można schwycić i puścić po wszczepieniu mu odpowiedniego wirusa. Przecież każdej zimy, każdy normalny człowiek, który idzie na przykład brzegiem plaży, widzi całą masę padniętych z powodu zimna i tam innych rzeczy, przyczyn ptaków. Można znaleźć dosłownie nieraz co kilometr, co, co dwa kilometry padnięte ptaki. I nikt nie ogłasza epidemii ptasiej grypy. To miało konkretny cel. Prowadzić administracyjnie wymordowanie zwierząt w Polsce. I to się robi 2007, 2014 czy 2019. Jak Państwo zauważyliście, pierwszy etap, czyli 2007 rok Ptasia Grypa pozwoliła wyciągnąć odpowiednie wnioski i analizy przeprowadzić, w jaki sposób należy jak najwięcej tych polskich w cudzysłowie ptaków usunąć z rynku, że Wprowadzenia afrykańskiego pomoru, już i potem zatrucia mięsa rzekomego krów, okres jest znacznie krótszy już tylko 4 lata, a nie 8. Także cały czas jest przeprowadzana analiza, w jaki sposób pozbawić Polskę samowystarczalności żywnościowej, i stopniowo jest to wdrażane. A pan. Minister Ochrony Środowiska już 600 milionów wyprowadził na rzekomą walkę z czymś, co nie istnieje w ogóle. Twierdzenie, że ta epidemia afrykańskiego pomoru świn jest groźna dla producentów, jest literacką fikcją. Bo jak powiedziałem, jak taka świnia padnie, to spokojnie można ją przetworzyć i zjeść. Nie ma nigdzie zanotowanego ani jednego przypadku, żeby ten wirus był dla człowieka groźny. Innymi słowy, możemy jeść go cały czas w rozmaitym mięsie, które jest sprzedawane, bo i tak nie robią badań. Bo sanepid od czasu włączenia do Unii nie przeprowadza kontroli żywności. Pani Kopacz to wyraźnie powiedziała, że skoro to jest w Unii, to już u nas nie musi być. No taki infantylizm myślowy jest tylko w pewnych grupach troli możliwy. Proszę Państwa, Mniej więcej po tak zwanych przemianach okrągłego stołu, czyli tej ustawce informacji wojskowej i zachowania ciągłości władzy, a o tym, że jest to ciągłość władzy od 1945 roku, nikt rozsądny nie powinien mieć wątpliwości. Jeżeli zmienia się władza, to władza pierwsze co robi, to dokonuje tak zwanego bilansu. Od 1945 roku żaden z rządów, który obejmował władzę, nigdy nie dokonał analizy otwarcia i nie opublikował białej księgi. To znaczy, jaki stan budżetu Skarbu Państwa zastał. My nie wiemy, jaki rząd ile pożyczki wziął, na jaki procent, na jakich warunkach itd. Okradanie Polski jest tak silne, że Musimy płacić około 20 miliardów na rzekomą walkę z efektem cieplarnianym, ale nikt w Polsce nie wie, na czym polegać ma ta walka, co my z tego mamy, do jakiego banku to wpłacamy, jaki jest skład Rady Nadzorczej i jaki jest regulamin tego banku. Innymi słowy, wpłacanie tych kwot do City of London Corporation, bo tam się znajduje ów bank, jest po prostu podatkiem jako lennik, który musi płacić suzerenowi. To nie ma żadnego znaczenia z Polską. Po prostu nałożono na nasz kraj taki podatek i na inne kraje z bloku tak zwanego wschodniego. A przypuszczam, że inne kraje też muszą płacić taki podatek, bo podatek od efektu cieplarnianego jest wprowadzany w całym świecie, czyli Olbrzymie kwoty wpływają do City za nic, za to, że oddychamy. Jeszcze raz. Nie ma żadnego efektu cieplarnianego. Ilość produkcji dwutlenku węgla z powodu spalania rozmaitego rodzaju śmieci, samochodów i tak dalej. To jest 4,5 razy 10 do 15 przeliczeń na czysty węgiel. Rośliny. Czyli to, co rośliny wydzielają jako dwutlenek węgla w procesie oddychania, to stanowi 400 razy 10 do 15 przeliczeń na czysty węgiel. W szkole podstawowej uczą, że ziemia to jest tylko 21% powierzchni naszej kuli, a oceany to jest 78% powierzchni kuli. Czyli innymi słowy, jeżeli policzymy to, co oceany wypuszczają dwutlenku węgla, to jest 1000 razy 10 do 15 w na czysty węgiel. 4,5 to, co człowiek robi przemysłem i tak dalej, w porównaniu do tego 1000, które oceany produkują, to jest 0. Jeżeli my jako ludność, czyli te 7 miliardów ludzi, wydychamy około 6 razy 10 do 15, czyli więcej niż spalamy. Czyli innymi słowy, gdyby teoria o dwutlenku węgla jako czymś, co nam zagraża, czyli nadmiar tego dwutlenku węgla nam zagraża, była prawdziwa chociaż w części, to powinniśmy natychmiast wszystkie zawody sportowe zlikwidować. No bo każdy, nawet najgłupszy palant, wie, że jak ktoś biegnie, to szybciej oddycha, a jak szybciej oddycha, to produkuje więcej dwutlenku węgla. No więc. Jeżeli zawody sportowe są nie tylko dozwolone, ale jednocześnie dobrze opłacane, no to wiadomo, że to nie o dwutlenek węgla chodzi, tylko o łatwy pieniądz. I ten pieniądz jest wprowadzany do city i nikt nie wie, co się z nim dalej dzieje. To, że znaczna część arystokracji tego państwa przeniosła się do Ameryki, to nie ma nic wspólnego Właściwym programem rządzenia. Czy mieszkają w City, czy mieszkają w Wall Street, czy mieszkają w dystrykcie Columbia, to oni posiadają majątek, którym potrafią właściwie gospodarować. City of London Corporation dysponuje 97 czy nawet 8 procentami całego pieniądza na świecie. Wiadomo, że kto płaci, to wymaga. I tak jest u nas. Stąd mamy takie wzrastające zadłużenie. A wygląda wszystko na to, że żadna złotówka czy żaden dolar z tego City do Polski nie przyszedł. To jest tylko i wyłącznie metoda płacenia podatku przez podbity kraj temu właścicielowi. Proszę zauważyć, jak to się sprytnie dzieje. Przeprowadzono czy nie przeprowadzono właśnie ekshumacji w Jedwabnym, ale mówi się, że to Polacy zamordowali jakichś tam Żydów? No dobrze, ale wszystkie międzynarodowe konwencje mówią, że za spokój na danym podbitym terenie odpowiada okupan. A czy Państwo możecie przytoczyć chociaż jeden proces wytoczony przez okupanta jakiemukolwiek Polakowi za Jedwabne? No jak to? Niemiecka praworządność jest znana z tego, że była przestrzegana. Nawet yy, można było wybronić się od pójścia czy wyprowadzenia z obozu koncentracyjnego czy z więzienia. A tutaj jest mord kilkuset ludzi, bo w tej stodole więcej jak 100-150 osób się nie zmieściło w żaden sposób. I okupant, ten znany z praworządności, przez 5 lat okupacji nie przeprowadza żadnego procesu, którym by kogokolwiek skazał. I mamy sytuację odwrotną. Od 1940 roku Ukraina została okupowana też przez Niemców. W 1943 roku dochodzi do pogromów Polaków. I nagle w Polsce pojawia się humbug, który twierdzi, że Ukraińcy mordowali Polaków. No ale znowuż do 1944 roku, czyli przez dwa lata. Żaden sąd niemiecki nie wszczyna żadnego procesu przeciwko tym mordercom. Natomiast powstałe jednostki administracyjne, wojskowe, typu UPA, czy, czy tam y, Armia, armia y, Bulby, czy, czy coś innego, były cały czas zbrojone przez Niemców. Mielnik był szkolony przez Abwerę w Wiedniu a bandera przez Gestapo w Gdańsku. Czyli to były jednostki niemieckie. Dlatego nie ma żadnych procesów niemieckich przeciwko Ukraińcom. Są pamiętniki księży z tamtego rejonu, które piszą, że jak zaczęły się te mordy, to wachmistrz niemiecki w asyście jednego czy dwóch swoich podwładnych wychodził, wzywał policję ukraińską i zaczęło się szlachtowanie Żydów. Po dwóch dniach przerywano tę procedurę, ponieważ krzyki tych Żydów zakłócały spokój mieszkańców y, dookoła rynku i przeniesiono dalsze szlachtowanie na peryferię miasta. Po dwugodzinnej pracy, kiedy oni wszyscy byli spoceni i zmęczeni, wachmistrz zapraszał ich do knajpy i fundował y, wódkę. To są autentyczne opisy. W związku z tym, jak można mówić, że Ukraińcy mordowali. Kiedy rozkazy, wykonawstwo było niemieckie. Nawet w filmie Ogniom i Szkaleń pokazują, że jest tam co prawda jakiś prowidnik tej bandy ukraińskiej, ale decyzje i wszystkie rozkazy wydaje sierżant niemiecki, który właściwie dowodzi tę, tą bandą. Dzisiaj jest podobnie. Jakiś sierżant Izraela, Daniels, rządzi sobie i mówi, co będzie w Polsce robione, a co nie. To jest bezpośredni dowód, jak daleko Polska jest uziemniona i jak nie ma już żadnych możliwości wytworzenia chociażby pozorów państwa, które by mogło coś samodzielnie robić. Proszę zauważyć, że wszelkie procedury są tylko w jedną stronę. Na przykład wprowadzono rzekomo w Polsce Demokrację, ale żaden poseł czy radny nie umie powiedzieć, poza, dać definicji demokracji. Czy demokracją, demokratą czy ludem jest osoba w 15 roku życia, 16, 18 czy 20? Dawniej, jeszcze za czasów tzw. komunistycznych, było to stosunkowo proste. Matura była w 18 roku życia, w 18 roku życia dostawał dowód i był pełnoprawnym obywatelem, czyli demos. Obecnie dowód dostaje w 18 roku życia, ale maturę kończy w 19 roku życia. To gdzie tutaj jest równowaga? Teraz, czy kobieta jest, należy do demosu, czy nie? No jak to? Wszyscy się oburzą, że obowiązkowo też jest obywatelem. No tak, ale w Szwajcarii jeszcze do końca XX wieku kobiety nie miały prawa głosu. I nie widzę nic złego w systemie rządów w Szwajcarii. Wręcz chciałbym tam mieszkać od urodzenia. Mimo, że kobiety nie rządziły i nie brały udziału w tak zwanych debatach politycznych, my mamy całą masę debat politycznych o feminizacji, o wyrównaniu szans i różnych innych głupotach, a przecież to zupełnie nie o to chodzi. To jest właśnie pozory demokracji. Czyli pojęcie demos nie jest zdefiniowane, a mimo to wszyscy nim szermują. Ostatnio wprowadzono. Kolejne pojęcie bez y, definicji, czyli mowa nienawiści. A co nazywamy mową nienawiści? Mnie to przypomina taki stary dowcip, a czy nie dowcip, a autentycznie, z lat 70. gdzie jedna przekupka oskarżyła drugą przed sądem, bo ta ją przezwała. Sędzia się pyta, no dobrze, ale dlaczego pani dopiero teraz się zgłosiła do sądu, przecież to już minęły prawie dwa lata. A bo dopiero w Niedawno zobaczyłam, co to jest hipopotam. I na tym polega mowa nienawiści w Polsce.